Tu coś jest, a zobaczę na górę. Tam mnie ciekawi. A lubię zwiedzać właśnie w Gwieździe Kładem, to jest spoko, że można sobie pozwiedzać takie miejscowe. O, sarna. No, trafiłem na bazę saren chyba, ale to nie będę ich straszył, bo tam widzę tyłek gdzieś. I możemy sobie porozmawiać dzisiaj o bobslejach i ucznictwie. A tak na serio, może trochę o sprzęcie do vloga. Pod jednym z filmów było zapytanie, jak to wygląda z mojej strony. No ja nagrywam na GoPro 8 Hero Black. Mam sentyment trochę do tej firmy. Używałem wersji 5, jeszcze w srebrnej obudowie. No i naprawdę już wtedy nie mogłem narzekać na cokolwiek. Wiem, że na rynku może są trochę lepsze propozycje do takich, no po prostu do kamer sportowych, ale przeczytałem parę recenzji i po prostu kupiłem tą 8. Czytałem na forach, że lubi się wieszać. Być może wynikało to... Być może... O, tam jest jakaś fajna droga. O, zawrócę, zobaczę. Być może wynikało to z temperatury. Bo ktoś tam chyba, z tego co kojarzę, wspomniał, że to było w lecie. Po prostu przy upałach, że kamera się wieszała. No i że tam tracił nagrania. Mnie póki co nic takiego nie spotkało, ale tak na poprawę nastroju zauważyłem, że nawet jak nagrywam ciągiem godzinę, bo tyle na mojej karcie mogę zmieścić, to po prostu nagrania są dzielone mniej więcej, to tak wychodzi około 10 minut, raz jest to 7 minut, raz jest to 10. Także jeżeli nawet się zawiesi, no to nie jest tak, że o, już w ogóle lipa, że totalnie wszystko mamy, że ja za marne. No coś tam zawsze może się zachować, zależy w którym miejscu po prostu się zawiesi. Kurczę, chyba dobra, zawracam. To jest chyba jakiś dojazd do pola. No to jedziemy z powrotem. Ale fajnie, warto było zobaczyć. Dobra, jedziemy. I co by jeszcze tutaj? Kamerę mam umiejscowioną na szczęce. Po prostu kupiłem przyrząd, dostawkę na takich pseudoszelkach. Można to zamontować na klatce piersiowej lub na kasku. No właśnie w obszarze szczękowym, no ja się zdecydowałem w tym rejonie, bo nie chciałem po prostu kamery, która też nie kosztowała 200 zł, pomieszczać na kleju, jakoś większe zaufanie ma po prostu, kiedy ją widzę nawet kątem oka. I jest przytwierdzona śrubą, a nie na kleju. Nie na dostawce takiej z klejem. Co by tu jeszcze? Dźwięk. Ja jeszcze gdzieś wkleję filmik, zdjęcia lub nagranie z telefonu, jak to wygląda rzeczywiście, faktycznie po prostu zamontowane. Ale używam adaptera audio. O. Gdzie to jest? Chyba teren prywatny. Dobra, to nic, zawrócimy. Używam adaptera audio z tego względu, że na samym początku myślałem właśnie, że jak zamontuję kamerę przy szczęce, to mikrofon oryginalny z GoPro po prostu będzie wyłapywał to, co mówię.
A też, no właśnie, zależało mi na tym, żeby móc mówić podczas jazdy. Ale okazało się, że to działa świetnie przy wyłączonym silniku. No kład niestety, znaczy CF Moto 520 jest naprawdę głośny. Może tego tak nie słychać w mikrofonie, ale ja czasami jak mówię, to sam siebie ciężko mi słyszeć nieraz, samego siebie. Próbowałem zatem, tak puentując, umiejscowienie kamery, nagrywanie bezpośrednio z kamery GoPro, z mikrofonu GoPro nie działa. To nie jest to. Próbowałem również zewnętrzny rejestrator dźwięku. Po prostu dyktafon z mikrofonem takim, no, zwyczajnym, po prostu z osłoną wiatrową jedynie. Podobna historia. Słychać było jeden wielki ryk silnika i gdzieś tam w tle to, co mówiłem. Nie sposób było nawet tego przepuścić przez program do obróbki dźwięku. No i swoją drogą, naturalną rzeczą jest po prostu cięcie materiału, jak się tam obrabia film. Są elementy, wiadomo, fragmenty nudniejsze. Chyba się zaraz muszę popatrzeć na mapie, na mapę, gdzie ja to trafiłem. Dobra, trafiłem gdzieś. No, zobaczymy, gdzie ta droga poniesie, ale gdzieś tam chyba gdzieś zajadę. No, zobaczymy. Dobra, w każdym razie rozmawiałem o adapterze audio, właśnie. Czyli rejestrator zewnętrzny, również lipa. No i podczas montażu jest to duży kłopot, tak naprawdę, no bo musielibyście dźwięk synchronizować w programie do obróbki, do montażu. Zatem nie. I zdecydowałem się w końcu poczytać trochę więcej na ten temat i kupiłem adapter audio. Wydawałoby się, właśnie to jest ciekawa sprawa, nie wiem, jak to do końca działa, bo jeszcze szukałem nawet z uwagi na to, że quad jest bardzo głośny, szukałem również w necie coś na temat mikrofonów różnicowych, czyli na przykład jak paralotniarze używają podczas naprawdę głośnych warunków, kiedy mają silnik na plecach. Ale takiego gotowego na mini jacka nie znalazłem. Można było sobie coś zmontować, zlutować. Ja się na tym nie znam i po prostu nie chciało mi się w to bawić. No i zaryzykowałem trochę z tym adapterem audio, ale powiem wam, że różnica jest ogromna. Zresztą słyszycie, że mimo tego, jak silnik wyje, to jakoś tam mnie słychać. Ciężko mi powiedzieć, jak to działa. To jest mini pudełko, pokażę wam zresztą na przebitkach w filmie, które w jakiś sposób chyba wychwytuje głos, albo na zasadzie, nie wiem, różnicy z oryginalnego mikrofonu GoPro jakoś to sobie, nie wiem, interpoluje. No ale w każdym razie to było najlepsze rozwiązanie i po prostu tak jeżdżę. Mam jeszcze z takich ciekawych, powiedzmy, dodatków do vloga. O, przetrę obiektyw, bo nigdy nie wiadomo. O, w lustereczku. Dobra, może być. Nie ma tragedii chyba, nie? Dobra, może być. Zresztą jak widać tutaj moja... w lusterku to jest po prostu adapter i mam taką gumową obudowę po prostu na oryginalną kamerę, plus to szkiełko jest hartowane, oryginalne GoPro. No jak w razie, nie wiem, jak kamień czy żwir po prostu walnie w kamerę, to mogę sobie takie szkiełko wymienić, a nie muszę całej kamery wymieniać, bo akurat ten model GoPro nie ma wymiennych obiektywów. To jest wszystko ze sobą zespolone, dlatego trzeba posiłkować się takimi dodatkami. Ja sobie chwalę,
Nawet widzicie, jak tak przecieram palcem te rękawice, nie mam za czyste, to jakbym oryginalny obiektyw ciągle przejeżdżał taką rękawicą, gdzie jest kurz, jakieś tam drobinki piasku, to zaraz bym to porysował, a tak to sobie po prostu kupię za parę dych takie szkiełko za jakiś czas i tyle. I sprawa załatwiona. To jest ten adapter audio. Adapter audio, kabelek i pod kaskiem mam po prostu schowany ten kabel. To jest ta zapinka, o której wspominałem. Mocowanie po prostu szczękowe. Zrobię przebitki, tak jak mówiłem. Tylko będzie z telefonu i nie w 4K, to ostrzegam. Zatem będę musiał zrobić mały upscaling. O, co my tu mamy jeszcze? Co to za droga? Jakieś droga? Zobaczymy. No i teraz wysokie obroty bardzo, a wydaje mi się, że i tak wiadomo, co mówię do was. Zatem adapter audio naprawdę fajna sprawa. Zwłaszcza jeżeli ktoś używa tego właśnie nakładak na jakiś takich, nie wiem, czy na motocyklu, który ma wydech sportowy, daje radę. Fajne tereny, nie byłem tu nigdy. O, przyjemnie. Nie ma dziur, można sobie pocisnąć trochę szybciej. O, i asfalt. A to nie wiem, gdzie ja trafiłem. Polecimy chyba w lewo, nie? Tak by wyglądało. A, już wiem. Dobra, spoko. Fajny teren. O, pyk. No i lecimy. A ta gumowa obudowa, no to wydaje się też niezłym pomysłem, bo nawet jakby kamera spadła, to się po prostu nie roztrzaska. To trochę takie mogłoby GoPro po prostu zrobić mocną obudowę. To jest trochę takie trochę bazowanie na gadżetach i sobie tym też zysk generują, no ale no i nikt nikogo nie zmusza, nie? No ja doszedłem do wniosku, że już warto zainwestować te tam, nie wiem, czy tam te 200 więcej i w razie czego no ta kamera będzie jeszcze zdatna do użytku, nie? Jakby nawet mi gdzieś tam spadła i wolnęła o komulca. No i tak. Co tam jest? Co my tam mamy? O, tu jest chyba jeszcze jakaś droga fajna. A zobaczę. Gdzie to jest? Tu, o, tutaj. Tu jest coś fajnego. A, lipa, dobra, to też jakieś. O nie, chociaż szuwary. Tu coś jest. A zobaczę na górę.
tam mnie ciekawi. No, lubię zwiedzać właśnie w Gwieździe Kładem, to jest spoko, że można sobie pozwiedzać takie miejscowe. O, sarna. No, trafiłem na bazę saren chyba, ale to nie będę ich straszył, bo tam widzę tyłek gdzieś jeszcze. Dobra. O, tam są ładne. O, nie zauważyłem. Ładne. Dobra. To się wycofam. Nie będę tutaj warczał. Cofamy. Cofamy. A, fajne tereny. Podoba mi się. Obiektyw czysty? A, taki sobie. A, jakoś... O, dobra. O, tak. Pyk. Fajnie. Ładna trasa. Tu coś mamy. No ktoś tędy jeździ. Z tego wynika kolejny SOW. Aha, no to zrobiłem. No dobra. Przedwcześnie pochwaliłem. Ktoś jeździ, ale do pola. No to nic. A zawrócimy tam, widziałem wcześniej jakąś drogę. To skoczymy, nie? O, tam była droga. No dobra, a to już nie będziemy tej samej trasy zwiedzać, jak tu jest droga w bok. To ją wykorzystamy. Chyba gdzieś ona prowadzi. Co nie? O. Pyk. I gdzie ja jestem? Gdzie ja zajadę? Tu coś, tam coś. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Tam jest jakaś cywilizacja, to gdzieś chyba wyjadę. Jeszcze odnośnie GoPro, to ja akurat nagrywam na 30 klatkach 4K i tryb obiektywu wide, szeroki. Jest jeszcze Super View oraz Cinematic. Ten Cinematic wydaje mi się trochę zbyt szeroki. I jest też kwestia taka, znaczy no, zbyt szeroki to właśnie na rzecz głosu trochę, ale
no, niepotrzebny. Niepotrzebny na te, na akurat na mojego vloga. No, zdecydowałem, że ten pośredni będzie najlepszy. Ale nawet decydując się na ten super szeroki, to jest kwestia stabilizacji. Właśnie przy tym ustawieniu, im szerszy kąt obiektywu, tym procent wyłapywania, procent ekranu do stabilizacji jest mniejszy. No i jak bardzo będzie trzęsło, no to zwyczajnie nie będzie to ustabilizowane tak, jak może byście chcieli. Ten tryb linear, czyli najwęższy kąt to jest, z tego co widziałem nawet w broszurach GoPro, to jest bardziej taki cinematikowy look, też może się podobać.